No nie ma jak zacząć dobrze dzień. Nie wziąłem sobie kamery, oczywiście filmuję z telefonu. Po czym pogubiłem się w lesie. Gdyby nie kolega Aleksander, to bym się pewnie nie znalazł. Bo już pobłądziłem, wszystko jest na szybko jak zwykle. Dzisiaj test cewki MAS, która jest prototypowa do modeli White'sa, Spectry i tym podobnych urządzeń z tej serii po prostu, które pasują. To jest prototypowa cewka, nie wiem czy ona wejdzie do produkcji. 13-calowa, więc duża. Może nie jest to najlepsze rozwiązanie na las, ale na jakieś pierwszowojenne okopy, na tego typu rzeczy będzie fajnie to wyglądało. Zaraz Wam pokażę jak to wygląda. Spectra V3i, program mieszany. Zobaczymy czy ta cewka jest ergonomiczna, nie jest za ciężka, nie zmęczy mi się ręka i czy w miarę głęboko będzie można i dobrze separować rzeczy. No jest 13-calowa, więc troszkę duża, ale też efektywnie można nią przeszukiwać. Zobaczymy. A tak wygląda zestaw. Jak widzicie, to jest naprawdę kawał dużej cewki. No ale zobaczymy, jak będzie się nią szukało. Cewka MAS i kapsel z głębokości pinpointera. Głośno i wyraźnie, także zasięgi są, to nie jest problem, ale miejsce to okopy pierwszowojenne i niestety mocno przeszukane i poza żelazem i śmieciami naprawdę ciężko jest tutaj cokolwiek trafić, nawet z takim urządzeniem jak Spectra. A teraz jedna cenna uwaga, jeśli teren jest, mówią Wam, przeszukany, a znajdujecie takie duże kawałki żelaza, to jeśli to jest obszar, gdzie się szuka militarki, to znaczy, że teren nie jest przeszukany, dlatego że to jest pięć drzewa, wokół takich pniów szuka się jak najbardziej, no bo to są takie miejsca, gdzie ktoś mógł siedzieć. No i takie rzeczy wychodzą z 15-20 cm, to znaczy, że komuś nie chciało tego wykopać. Równie dobrze mogła być to pochwa od magnetu albo magnet, prawda? Także niestety nie ufajcie temu, co mówią ludzie, nie do końca jest to prawda. Trzeba czasami samemu zweryfikować, żeby się przekonać. Pierwsze dobre znalezisko, kulka śrapnelowa po środku drogi. Na skrzyżowaniu, tak naprawdę godzina chodzenia i nie znalazłem nic wartościowego, no, z głębokości 10 cm, to jest żaden wyczyn taką cewką, ale wreszcie po ID zobaczyłem, że coś się zmieniło i jest jakiś wreszcie inny sygnał, bo kopię cały czas na śmierci kopię. Pomijam, bo ze spektrum mogę to zrobić, pomijam polmosy i kapsle, ale z braku sygnałów i z nudów nawet wyciągam takie rzeczy, żeby w ogóle cokolwiek wykopać i zobaczyć jak ta cewka pracuje. No i na koniec zrobię Wam jakieś zestawienie na ten temat. Czy ta cewka się rzeczywiście do czegoś nadaje, czy się nie nadaje. No i recenzja cewki za nami. Bardzo dobrze wykonany produkt, naprawdę działający świetnie. Tylko to jest prototyp, pewnie nie wejdzie do produkcji w ogóle. Nie ma na to szans, bo no, to jest zbyt duża komplikacja w cewce do spektry i spektropochodnych wykrywaczy. Niestety trzeba dodać parę innych rzeczy, trzeba zmienić kolor. Ta cewka musi być lepiej nawinięta, bardziej stabilna i tyle. Jakie są minusy? Poza tym, że dobrze separuje i naprawdę działa i głębokość jest przyzwoita, ta cewka jednak sporo więcej waży. Ja chodzę na dziewiątce, Spectra nie jest lekkim wykrywaczem i na dziewiątce jest to optymalny wykrywacz moim zdaniem. Stosunek głębokości do separacji i wagi jest optymalny. W przypadku trzynastki niestety już po 2 godzinach zaczynam czuć ją w ręku, ale nie ma tragedii. Myślę, że do 4 godzin z taką cewką można chodzić. Jedna rzecz, jaką się pomyliłem, to rzeczywiście w lesie, jeśli nie ma dużych krzaków, ona się świetnie sprawdza, bo bardzo efektywnie przeszukujemy cały obszar. No, bo tutaj po prostu jest dużo rzeczy do znalezienia, ale bardzo rozrzuconych. Nie ma często sygnału, więc zdecydowanie szybciej niż z dziewiątką się idzie z taką trzynastką. I to jest niebywała zaleta. Taka jeszcze luźna konkluzja. Zastanawiam się odnośnie naszej sprawy, dlaczego po prostu nadleśnictwo nie chce nic dać poszukiwaczom. Coś się powoli tam zaczyna dziać, natomiast nie chcą wpuszczać nas do lasu. Tak się zastanowiłem, a jakby tak się dogadać z nadleśnictwem i zaproponować, że poszukiwacze w zamian za poszukiwania będą wszystkie śmieci, które znajdą w postaci kapsli i polmosów, których są tu miliony. Ja dzisiaj przez 2 godziny to nakopałem samych kapsli. W zasadzie już ze znudzenia kopałem kapsle, bo wiedziałem, że to są kapsle wszelkiej maści. A jakby dać taką możliwość, że moglibyśmy w zamian za to, że możemy szukać, zachowując wszystkie oczywiście reguły takiego uczciwego poszukiwania, zakopywania dołków, etc., kultury osobistej, jakbyśmy te śmieci zabierali ze sobą. Wyobraźcie sobie, że i wiecie dobrze o tym, to jest truizm zresztą, te lasy są cholernie zaśmiecone. Jest syf taki po prostu tutaj, puszka na puszce, folia na folii i kapsle. Tysiące po prostu śmieci, przez jakieś świnie wyrzuconych. Już nie mówię o wyrzucaniu śmieci ze wsi czy z domów, tylko ludzie po prostu piją wodę i rzucają pod siebie te wszystkie rzeczy.
I na tym to moim zdaniem polega, kochani. To byłaby świetny, świetny deal, że w zamian za to, że czyścimy lasy, możemy sobie po nich chodzić. Myślę, że to też jest ciekawa i uczciwa propozycja, bo powiedzmy sobie szczerze, żeby takie lasy wyczyścić nakładem państwowym, to miliardy są potrzebne i raczej to jest cel, myślę, że nieosiągalny w najbliższych 100 latach.